Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Można powiedzieć, że jak co tydzień przynosimy Państwu dobre wieści, jeśli chodzi o ceny paliw na polskich stacjach, ponieważ w tym tygodniu benzyna potaniała nam o 5 groszy, kosztuje 5 zł i 3 grosze za litr, natomiast olej napędowy potaniał o 3 grosze, kosztuje 4 zł i 96 groszy i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie te spadki na stacjach miały ulec jakiemuś gwałtownemu zatrzymaniu, już nie mówiąc o zmianie wzrostowej. Przypomnijmy także, że autogaz w tym tygodniu potaniał o 2 grosze, kosztuje 2 zł i 56 groszy, natomiast benzyna 98-oktanowa kosztuje 5 zł i 32 grosze za litr. O czym warto również wspomnieć, na wielu stacjach daje się zauważyć nie tylko zejście obydwu paliw podstawowych poniżej 5 zł za litr, ale także na niektórych stacjach już zaczyna być droższym paliwem olej napędowy, co jest taką zmianą, no, można powiedzieć, charakterystyczną w ostatnich kilku latach. W okresie jesienno-zimowym diesel stawał się tym paliwem droższym na stacjach, natomiast na wiosnę ta tendencja ponownie ulegała pewnemu odwróceniu, to znaczy drożała benzyna. W tej chwili to nie jest jeszcze generalny trend, ale na pewno na wielu stacjach w kraju da się ją już zaobserwować. O czym warto pamiętać w najbliższych dniach, jeśli chodzi o rynek międzynarodowy, to niewątpliwie zmiany, jakie dokonują się w globalnej perspektywie surowcowej związanej ze szczytem OPEC, który ma miejsce 27 listopada. W tej chwili trwają liczne spotkania i targi, można powiedzieć, między przedstawicielami krajów członkowskich OPEC-u odpowiedzialnego za jakieś 40% światowego wydobycia. Są kraje, którym zależy bardziej na obcięciu limitów wydobycia. Niektóre kraje nadal decydują się pompować duże ilości ropy, tak jak chociażby Arabia Saudyjska czy Kuwejt. No i tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju grą emocji, grą nerwów i ciekawą dyplomacją surowcową. Natomiast wydaje się, że w perspektywie najbliższych kilku dni nie wpłynie ona specjalnie na ceny ropy, które oscylują w rejonie 78-80 dolarów za baryłkę i ten poziom cenowy będzie zapewne aktualny aż do spotkania OPEC w przyszłym tygodniu.